i PiS nie jest dlatego nie tak długo opozycji. Przy władzy, bo jest taki dobry i silny i mądry, tylko ma tak słabą opozycję. I opozycja jest nie dość, że słaba, to jeszcze głupia i leniwa. A no to chyba jest trochę więcej niż krytyka. Dlaczego opozycja się nie chce zabrać do roboty, wziąć odpowiedzialność, zabrać się za prawdziwą pracę, zdobywać elektorat, zajmują się tylko jakimiś ekscesami skrajnej lewicy, a jeżeli chodzi o elektorat... Ale odnieśmy się do tego tekstu.